Rozmiary porażki mogły być troszeczkę niższe, ponieważ jak i Bitter, jak i drugi bramkarz bardzo dobrze bronili, a my nie wykorzystywaliśmy sytuacji praktycznie sam na sam. No i to się zemściło i odjechali w drugiej połowie na 7 bramek, no i ciężko było już ich po prostu gonić. Dużo było takich głupich zagrań w naszym ataku i dlatego oni pociągnęli z tego kontra i może wizualnie tak to wyglądało. Aczkolwiek może troszeczkę było za mało ataku w drugiej połowie na tą obronę, jeżeli by bardziej był większy atak, tak jak w pierwszej połowie, gdzie każda piłka była atakowana w obronę, to te sytuacje by się tworzyły. Trzeba po prostu obejrzeć zapis tego meczu, wideo i wyciągnąć wnioski. Kontuzja Radka Stojkowicza nas bardzo osłabiła. Grałem w ataku. Niestety dzisiaj te sytuacje, które miałem, nie potrafiłem ich wykorzystać. Miałem 3 sytuacje, których nie rzuciłem, więc mam... Ale 2 karne zarobiłeś. Mam parę karnych było i tam 1 bramka, ale zdecydowanie to jest za mało. 3 sytuacje przestrzelone, przynajmniej z tych 3 powinienem 2 rzucić i jest na pewno nad czym pracować. Biorąc wśród najlepszych, nie zawsze kończy się na wygraną. Trzeba walczyć, trzeba wierzyć i trzeba szukać swoich szans. Cieszymy się bardzo z tego, co robiliśmy w ataku, bo uważam, że nie mieliśmy żadnych problemów z pokonywaniem obrony. Jeżeli chodzi o Markusa Kleweriego, to już jest inna historia. Pokazał dzisiaj światową formę. Także jeżeli chodzi o atak, o obronę naszą, pierwsza połowa, wydaje mi się, że to była katastrofalna postawa mojej drużyny. Graliśmy bardzo pasywnie, zbyt statycznie. Drużyna z Kielc szybko to wykorzystywała, grała konsekwentnie dookoła albo szli do 6 metrów i rzucali konsekwentnie bramki, dlatego nie mogliśmy odskoczyć na jakąś bezpieczną przewagę. W przerwie sobie poważnie porozmawialiśmy na ten temat, to był nasz mankament i to chyba jako jedyny w tym spotkaniu. Opanowaliśmy nerwy, szybko wracaliśmy do obrony, przedstawialiśmy nasze szyki obronne i wybiliśmy chyba jedyny argument w grze gospodarzy. Przede wszystkim chyba sił i z tego się brały takie błędy, nieprzygotowane rzuty czy zgubione piłki, parę. Chodzi się, można powiedzieć, że 50 minut dobrej gry, końcówka pierwszej połowy, początek znaczy się drugiej połowy, końcówka drugiej połowy, tylko tyle, że już w końcówce widzieliśmy, że 5 minut do końca przegrywamy 4 czy 5. Próbowaliśmy szybko rzucać i to nas niestety nie pomogło nam i skończyło się 6. Można się wypowiadać tylko w samych superlatywach. No, to co kibice robią w Kielcach na tych meczach, to naprawdę czapki z głów i kibice w Niemczech mogli się wiele od nich nauczyć. Szczególne tutaj szczere i ciepłe słowa z mojej strony od brata w ich kierunku, bo ciepło nas przywitali przed meczem, jak i po meczu podziękowali, także pokazuje to, że są dojrzałymi, dorosłymi ludźmi, którzy doceniają rodaków za granicą. Na tym poziomie z takim zespołem zbieraj doświadczenie, to jednak rzeczywiście boli, jeżeli wypracowałeś i nie trafiłeś. To momentalnie jesteś ukarany i dlatego tak nam odjechali na te 6 bramek, a mogło być nawet więcej, uważam, gdyby nie dobra gra Markusa w bramce. Cieszę się ogromnie z tego, że przyjęliśmy walkę, że naprawdę kosztowało nas to dużo zdrowia, ale jeszcze widać, że dużo nam do tej, z tych zespołów, w tej 16, to naprawdę jesteśmy jakimś nowym. To jest jakieś nowe doświadczenie, ale dzisiaj u niektórych chłopaków naprawdę widziałem, że rzeczywiście doszli do tego meczu z jajami, także za to im ogromnie dzięki. Oczywiście chciałbym podziękować szczególnie tutaj kibicom i całej atmosferze, bo mimo że każdy wiedział chyba, że dzisiaj przyjeżdża do nas ogromny potentat sportowy, faworyt chyba w tej Lidze Mistrzów, Ligi Niemieckiej i Pucharu Niemiec, ale przyjęliśmy tą walkę, myślę, że za to chyba nie musimy się wstydzić. Obawialiśmy się bardzo tego meczu, szczególnie ja i mój brat, bo doskonale znamy Bogdana i wiemy jak potrafi zmotywować drużynę do meczu. Dlatego spodziewaliśmy się tutaj naprawdę ciężkiej walki i przez większą część tego meczu tak to się właśnie układało. Tym bardziej jestem zadowolony i szczęśliwy, że udało nam się wywieźć korzystny wynik.